Lepiej się odsunąć. Fajne te ławki. Ciekawe. Feltryt. Dobra, muszę przeprowadzić testy. To trochę potrwa. Ale ty również ciekawie wyglądasz. Oczywiście, jakąś misję. Test w tobie coś innego. Lepiej przyjrzę ci się z bliska. No ej, gdzie po oczy? Ciekawe, bardzo ciekawe. Masa maleńkich komputerków pędzących wewnątrz ciebie. Sekrety, sekrety. Każdy ma jakiś mały sekret, a ty jesteś wielkim małym sekretem. Od dawna nie spotkałem żadnego z was. Ostatnio, gdy pracowałem z władzami w mieście. Nawet nie wiesz, ile masz szczęścia, że władza jeszcze cię nie znalazła. Jeśli władza cię złapie i nie będziesz mieć nic, co im się przyda, wtedy zginiesz. Jesteś częścią starego, a nie nowego świata. Oczywiście są ludzie, którzy im się stawiają, ale jest ich niewielu. Zwą się ruchem oporu. Wow. Twierdzę, że posiadam szczególną wiedzę na nazwa. Ale oni istnieją, walczą w małych bandach i może, tylko może, byłbyś im przydatny. Udało ci się przeżyć. Musisz posiadać cenną umiejętność przetrwania. Ale długo nie wytrzymasz w strzelaninie z władzą z tym standardowym defibrylatorem w piersi. Mogę ci dać ulepszenie do niego. Coś, co dłużej cię utrzyma przy życiu. Ale będzie wymagało od ciebie małego wysiłku. Widzisz, nie mam tu potrzebnego sprzętu. Ale znajdziesz to, czego ci trzeba w mieście umarłych. Co? Dobra, trzeba przejść tą grę, no nie? Jak wkrótce zobaczysz, nazwa w sam raz. Po środku miasta znajduje się szpital. Byłem dumny, że w nim pracuję, póki badania nie obrały bardzo złego kierunku. Nie widziałem wszystkiego, co się tam działo, ale słyszałem plotki. Teraz jest otoczony przez ogromny mur, pełen żyjących wspomnień strasznych czynów tam popełnionych. Udanie się tam i z powrotem nie będzie łatwe, ale bez ulepszonego defibrylatora nie przetrwasz. Szpital usytuowany jest pośrodku miasta. Odnajdź drogę do piwnicy. Szukaj czegoś związanego z programem Arka. Tam powinno być to ulepszenie. Ach tak, prawie zapomniałem. Jedyna droga do miasta prowadzi przez kanały poza murami. Powodzenia. No dobra, idziemy. Co się gapisz? Nie gap się. Się gapię nam. Czyli czeka nas niezła jazda. Oczywiście przydałoby się uzupełnić. Aha, patrzę, co to tak? Uzupełnić ammo w bagi. Tak mi brakuje w tej grze mapki. Może i jest, ale totalnie nie wiem, jak ją włączyć. Tak mi brakuje, bym sobie popatrzył, gdzie to jest. Koniem sobie pojechał, a tak to za 280. Dobra. Nie wiem, czy jechać od razu. Dobra, zapiszę. Teraz będę robić więcej zapisów, bo już nie było takiego czegoś, że nie mam zapisu i nie mogę się cofnąć. Dobra. Tu są nowe zapisy. Gdzie? Czemu mam tutaj punkty? Thank you.
pojadę do Wellspring i kupię amunicję. Mam nadzieję, że znam trasę. Zwykle jadę z GPS-em. Kurde, to by się dość nieciekawi. Tędy jeszcze nie jechałem w sumie. Ciekawe. Dobra, mam nadzieję, że się nie zgubię. I trafię do wojska. No, trafię. Okej, trzeba zrobić zakupy. Sprzedałem kilka śmieci, kupię ammo do bagi i ulepszę bagi, czy ulepszę, naprawdę. Dobra. Wstrzymywaniu sprzedaży i o nieuczciwych praktykach biznesowych. Charakter miasta budują jego mieszkańcy i wszyscy musimy razem zobaczyć, pracować co nad tym, by stawało się silniejsze i bardziej atrakcyjne dla handlowców. Hej kolego, szukasz pracy? Nie. Pozwól, że dam ci pewną radę. Tutaj wszystko zależy od twojej reputacji. Jeśli ludzie cię nie znają, to cię nie lubią. A na ich szacunek musisz zapracować. Kilka quest. Najlepszym na to sposobem jest sprawienie, by drogi były bezpieczniejsze. W skrócie, zabijanie bandytów. To sprowadza takich jak ty i zwiększa obrót w moim barze. Dogadajmy się. Nagrodzę cię za każde auto bandytów, jakie zniszczysz na pustkowiach. Ja zarabiam i ty zarabiasz. Umowa stoi? Spoko. Doskonale. Widzę, że uczysz się, jak tu się rzeczy kręcą. Potrzebuję bezpieczniejszych dróg. Zapłacę ci za... Ulepszenie defibrillera, to jest ważne. Żde zniszczony bandyt. Dobra, a teraz pójdę do sklepu. On jest... No, chyba pamiętam. Jedna wizja jest. Nie wiem, wczoraj... wczoraj chyba raczej. Nie zapomniałem tutaj, bo... Tu? Tak, tutaj. Chcesz przejrzeć moje towary? Tak, niestety. Pohandlujemy? Dobra. Tam mnie nie potrzebne. To mnie nie stać, nie stać. No ciekawe, jak się bandaży używa w ogóle. To chyba tak samo jak śmiglików. To ma w 2 się zmienia. Dobra. To mam. Grybaski. Nie no, trochę więcej strzałów się przyda. O, amunicja do minigana. No i to było na to. Dobrego dnia. Dziękuję. Wpadnę jeszcze do... tego i może kupię to osłony, co w te głupie wykorzystałem. Miłego dnia. Mam najlepsze części do aut. Masz wiem, ochotę przejrzeć towary? Tarcza. Miło robić z tobą interesy. Dobra, teraz można iść. Co jest nowy przedmiot? No wiem, że kupiłem nowy przedmiot. To był skrócik. Okej. Sejwik i jedziemy.
pojadę tym dołem i tu mi na większość tych szkoda marnować pancerza. O, widzicie? Właśnie nas minął. Później się z nimi rozprawię w drodze powrotnej, jak będę miał wystarczająco dużo ammo i pancerza. Aha. Już mam na niego sposób, mały sprycielek. Taki wybuchowy mały gór. Dobra. Nie, to nie tutaj mam jechać, to idzie. Dobra, trzeba sobie zwalić kilka tych. Mało przecinka. Dobra. Muszę zobaczyć, jak to się tam dostać. Jadę tutaj. Tutaj. I co? No na piechotę trzeba iść. Tak, na piechotę. Dobra. Tak zostawiłem bagi. No, wyrzutnie rakiet. Przydałoby mi się. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś stwór. No, już słyszę, że jakieś są. Wow. Ale skok. Wow. Masz jakiś problem? Dobra, biegamy. Szkoda czasu na... Przecięty. Robisz tyle rzeczy, tylko po defibrillator? No, widzę przejście. No nie to! Co to za broń? No, czemu mi się zmienia na tą, którą nie chcę? Chcę shotguna, kurde. Głupia gra. Jeszcze bym przegrał przez takie gówno. Zmienia na shotguna, a daj mi jakiś... Pierdolę. Jać. Znowu.
Tu by się przydał GPS. X-ją. No w sumie znaki. Wo. No chyba se żartujecie. Nie ma takiego bicia, panowie. Przydałaby się rzut na razie. Dobra, pat. Daj mi coś, tą rakietnicę. Nie, w sumie jest za dużo. No, coś tu jęczy. Trzeba przyznać. Podnosi adrenalin. O, ale akcja. Dobra, chwila przerwy.